p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. W Kamieniu uroczyście już po raz 21 obchodzony był Powiatowy Dzień Jedności z osobami niepełnosprawnymi powiatu rzeszowskiego. Jak co roku była to okazja do podziękowania za codzienny trud wkładany w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest to spotkanie, które ma ogromne znaczenie dla społeczności powiatu, trzeba podkreślić, dlatego że mamy świadomość, że te osoby, które mają jakieś tam ograniczenia, trudno to nazwać niepełnosprawnością, ale ograniczenia życiowe. Po prostu one mają po prostu troszeczkę inne możliwości funkcjonowania. Mając to na uwadze jako powiat, po pierwsze staramy się, żeby ich gromadzić wokół nas, tak jak dzisiaj, rozmawiać z nimi, być po prostu z nimi razem, ale dla nas ma najważniejszą rzecz to, co od nich po prostu otrzymujemy. Po pierwsze otrzymujemy informacje i staramy się ich wykorzystywać, a po drugie ta atmosfera, która po prostu tu jest, to dla nas jest bardzo ważna, dlatego że oni dzielą się po prostu z taką bardzo dla nas potrzebną atmosferą. Dzielą się po prostu tym wszystkim, co dla nas takich po prostu na co dzień funkcjonujemy bez ograniczeń, ma ogromne znaczenie do tego, że mamy świadomość, że naszym obowiązkiem jest po prostu, ażeby byli z nami, byli po prostu zabezpieczeni, ale także, żebyśmy byli w stanie po prostu zorganizować możliwości nie tylko takiego świętowania jak dzisiaj, ale także, bo robimy też wspólnie z innymi instytucjami giełdę pracy dla takich osób. Mając wiedzę, mając z nimi kontakt tutaj, później staramy się, żeby po prostu oni byli aktywni, żeby przychodzili, dlatego że na tej giełdzie zawsze jest tam jakaś szansa, że kilka osób ma szansę znalezienia miejsca pracy, ma znalezienia miejsca, które może realizować się życiowo. Powiatowy Dzień Jedności z osobami niepełnosprawnymi powiatu rzeszowskiego ustanowiony został przez Radę Powiatu Rzeszowskiego 28 grudnia 1999 roku. Jego inicjatorką była Teresa Tomaka, radna powiatowa pierwszej kadencji. Od 2000 roku impreza odbywa się cyklicznie. Z uczynków będziemy kiedyś sądzeni i to z uczynków miłości. Bardzo dziękuję za tę ewangeliczną postawę, na wskroś ewangeliczną. Myślę, że to jest nasza odpowiedź na to, co Pan Jezus mówił w dzisiejszej Ewangelii. Idź i ty czyń podobnie, jak potrafisz, na miarę swoich możliwości. Okazuje się, że samorząd lokalny, że powiat ma tych możliwości wiele, ma nade wszystko dobrą wolę, ma taką intencję i ma pomysły, jak wprowadzić w życie te teoretyczne założenia, a owoce tej troski najlepiej mogą ocenić i poczuć na sobie wszyscy objęci tą opieką, tą troską. Serdecznie gratuluję i dziękuję tym wszystkim, którzy przyprowadzili tu osoby, które pod ich opieką na co dzień pozostają. Jest ważne, by się spotkać, by zobaczyć, że każdy z nas ma trochę inne potrzeby, ma trochę inne oczekiwania, ale w takim momencie, kiedy się spotykamy, jesteśmy w stanie dostrzec to, co w drugim człowieku jest najpiękniejsze. Wartość ludzkiego życia i pragnę to ze wszech miar podkreślić. Dziękuję władzom samorządowym na czele ze starostą rzeszowskim tego, że kontynuują to wydarzenie zapoczątkowane w pierwszej kadencji powiatu rzeszowskiego i przez 21 lat, a można powiedzieć, że dłużej, bo z niewielką przerwą to wydarzenie jest realizowane, świętujemy, spotykamy się, bo to jest bardzo ważne, abyśmy się integrowali, abyśmy byli razem, gdyż tą solidarnością, tym, że jesteśmy blisko siebie, jesteśmy silni. Trzeba podkreślić, że przez te 20 kilka lat wszystkie rady, jako starosta, mój poprzednik, ja w tej chwili, to już jest 19 rok, mamy świadomość, że jest to nasz obowiązek taki, a oprócz tego traktujemy jako święto po prostu to spotkanie. Zresztą to widać po prostu dzisiaj, że bardzo dużo osób z różnych instytucji, bardzo ważnych osób, łącznie z parlamentarzystami, starają się z nami być, z nami uczestniczyć, żeby podkreślić po prostu, że oni są też w pewnym zakresie normalni. Mają pewne ograniczenia, ale są normalni i dla nas są normalnymi partnerami. Cóż mam z tego, że mam Ciebie tylko w moim śnie? Ty, tylko Ty i ja.
chciałbym z tobą być. Z tobą być. p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.